Cześć, witam serdecznie. Moi drodzy, no walka o stare konto było cały dzień, ale tak jak mówię, no nie jestem w stanie tego ogarnąć. W związku z tym, no cóż, polecimy jak zwykle. Ja wiem, że może to niektórych wkurzać, ale powiem wam szczerze, że z czterech kont zostaną dwa. Czas na winyl, ten stary i kontynuacja. Czas na winyl, jeszcze tylko muszę poogarniać, bo tam było sporo odcinków wcześniejszych z poprzedniego kanału, no i muszę to wszystko teraz w związku z tym poskładać do kupy, bo teraz Facebook wymyślił coś takiego, że jakieś trzeba obrazki dopasowywać, coś, bardzo dużo cudowania jest. Ja pisałem w tej sprawie, jak wspominałem w poprzednim odcinku, do YouTube'a, ale wiele mi nie pomogli, w związku z tym no będę jeszcze próbował, może to innymi sposobami zrobić. Będę się kontaktował do skutku, bo w sumie, no mówię, cholera mnie brała, bo spędziłem cały dzień dzisiaj na odzysku tego konta. No i wygląda na to, że jest taka możliwość. No ale jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, no to musi się po prostu, jak to się mówi, nauczyć pewnych rzeczy od podstaw. I ja jestem dobrej myśli, że ten kanał wróci, bo tam już były live'y, to wszystko. Co po niektórzy mówią, że kolejny powrót nie będzie taki owocny jak te poprzednie. A to na dobrą sprawę zależy tylko od ludzi. No nie jest to moja wina, że sprzęt jest awaryjny po prostu. No i niestety, no ja tych telefonów używam bardzo dużo, więc ja jestem w stanie w ciągu roku, półtora nowy telefon wykończyć, więc tutaj dla mnie to nie jest żaden problem, bo ja naprawdę i bardzo dużo nagrywam i cały czas po prostu na tym telefonie coś robię, w związku z tym no, nie ma to szans przeżycia po prostu w moich rękach. No a przede wszystkim, no mówię, no czy to jest kontynuacja pierwsza, czy to jest kontynuacja dziesiąta, tak czy tak, jest to robione wszystko dla was. O tyle dobrze, że nie zmieniałem nazwy i kwestia tylko, no właśnie, ułożenia tych obrazków, dopasowania jakichś tam elementów i prawdopodobnie przepuściłoby mnie dalej. Tylko teraz pytanie, czy mając nowe hasło, można się zalogować na stare konto. No mówię, to są rzeczy, o których ja nie mam po prostu totalnie pojęcia. No, żal mi jest tego, że to poszło po prostu w diabły, no ale co, no, nie zaczynam pierwszy raz. Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek się nie poddaje, że idzie dalej do przodu. No i na pewno są widzowie, którzy to zrozumieją, prawda? Bo ja tak samo nie, jak to się mówi, no nie działam na YouTubie od wczoraj. Pierwszy kanał założyłem w roku 2017. Z pierwszego kanału pierwsze 20 odcinków jest. Z czasu na winyl poprzedniego wszystkie odcinki są. Ten kanał to kontynuacja. No jedyny kanał, który tak naprawdę straciłem, to był winylowy kącik Marcina Zająca. Tam poszło z kolei o prawa autorskie, czyli wpieprzył się w to ZAIKS, no i tu akurat miał pełne prawo. Dlatego, że była seria na kanale winylowy kącik Marcina Zająca, gdzie wpadłem na genialny pomysł, który de facto strzeliłem sobie w kolano, bo postanowiłem podzielić się z wami moją polską kolekcją płyt winylowych w wersji odsłuchowej, że tak powiem. I zacząłem te płyty po prostu od dechy do dechy nagrywać. Nagrałem je wszystkie od A do Z, czyli to jest ponad, no wtedy to było gdzieś jakieś 600 płyt, 300 płyt weszło i normalnie można było to odsłuchać. Aczkolwiek no dochodziły mnie słuchy, że ZAIKS się tym wszystkim interesuje i tak dalej. No i skończyło się jak się skończyło, w związku z tym przestałem puszczać muzykę, przestałem puszczać słuchowiska, czyli bajki dla dzieci, bo też taka seria była. No i co? No i zająłem się opowiadaniem o płytach, tak? No i niestety
Czas na winyl numer jeden. No padł, niestety cholera, bo no mówię, upadł mi telefon niefortunnie. Nawet mogę pokazać tutaj, co z niego zostało. Trzeba by było wymienić. Trzeba by było wymienić wyświetlacz, moi drodzy. No, telefon wygląda tak. Pod światło widać, że on jest porządnie rąbnięty. Może nie jest wyświetlacz aż na tyle rozbity, gdzie po prostu pęknięty jest wewnątrz. Szkoda, bo to był Huawei i to naprawdę mi fajnie służyło. No, w ogóle nie ma porównania do tego, na czym teraz nagrywam. No, ale takie jest życie. Znaczy się, telefon się włącza, natomiast no nie ma obrazu, więc byłaby tutaj wymiana wyświetlacza. Także tutaj są wszystkie dane z kanału Czas na winyl. No i kwestia jest jedna, że niestety z tego telefonu tych danych odzyskać się nie da, bo po podłączeniu pod komputer ani hasło. No hasło by trzeba było zmienić. Spróbuję jeszcze z tym powalczyć. Spróbuję to jeszcze jakoś ogarnąć. No ale już wiem, że po prostu no, będą takie kruczki, że na którymś tam polegnę. No i no ale nie, no trzeba będzie po prostu powalczyć. No i może. Fajnie by było, jakby się to wszystko udało, chociaż ja aż takim hop optymistą nie jestem, więc tu przynajmniej w tym wypadku wszystko mam zapisane, także wiem przysłowiowo tego kanału, który teraz prowadzę, szlak nie trafi. Nawet jakby była podobna historia z telefonem, bo to nie pierwsza i nie ostatnia. Ja mówię, ja potrafię wykończyć telefon nowy w ciągu półtorej roku, także dla mnie to nie jest problem. To taka dygresja osobista, ale moi drodzy, ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim to jest ta siła, że mimo tych niepowodzeń, mimo tego wszystkiego, mnie się dalej chce to robić, bo wiem, że czekacie na nowe filmy, czekacie na to, co u mnie tam słychać, co się dzieje w winylowym świecie, i ja dalej chcę wam tą wiedzę przekazywać, więc jeszcze mówię, moja siła jest na tyle duża, żebym 20 takich kanałów miał założyć, to będę to robił. Zapraszam wszystkich serdecznie do nowej, drugiej wersji, ta, która ma już w tej chwili 81 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Do subskrypcji kanału Czas na winyl, tak jak mówię, to jest kontynuacja. No i co? I działamy. Dalej, nie ma się co poddawać. Pozdrawiam serdecznie. A już wkrótce kolejny wypad do sklepu, w którym już byliście, ale zrobimy dłuższy materiał, pojedziemy po kolejne zakupy. Do zobaczenia. Subskrybujcie, naprawdę warto. Pozdrawiam.